Przylazło to nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy. Najpewniej nocą. Rozwaliło się po środku, wbiło krogulcze pazury w grunt, rozwarło mordę i zawołało. Jeść! Jeść! Poszliśmy kupą, żeby się temu przypatrzeć. Łapki miało niepozorne, do roboty widać nienawykłe, ale za to pysk i brzuszysko rozpłaszczone na ziemi. Przepastny aż strach. Jeść! Powtórzyło zionąc smrodliwym oddechem. Jeść! Bo szopy popalę, stodoły poprzewracam, chałupy zdemoluję. Łypnęło ślepiami jak półmiski. Łyp, łyp. Zaciąkało śliniastym jęzorem. Pla! I znów mordę kostropatą rozwarło. Zebrali się sąsiedzi i dalej rajcować. A grzmiało jako pierun. A może by go spać? No nie inaczej. Nie, nie, panowie, dajcie spokój, no bez sensu. Rajcowali tak z pół dnia, ale żadnej mądrej rady na to brzydactwo nie znaleźli. Nic, tylko trzeba mu dać żreć. Powiedział jeden. Inaczej dobra nasze zmarnuje. Pokiwali ludzie głowami, rozeszli się do domostw swoich i nóż wyciągać co kto miał. Zwalali w jedno miejsce pod ełbaszka radzieństwa, a ono grzdyliło, bełkotało i żarło. Dając baczenie, czy aby stos ciągle rośnie. Musi się w końcu nażre. Westchnął ktoś. To i pójdzie precz. Ale to nie odchodziło. Z godziny na godzinę robiło się coraz bardziej wielgachne. Coraz bardziej żarło. A w brzuszysku coraz bardziej mu burczało. I bezczelniało brzydactwo paskudne. Już i na nas ślepota ci jęło łakomie, aż ciarki po plecach szły, a pysk rozwierało tak, że i stuk siana mógłby się w nim pomieścić. Żreć dawać? Źle, bo rośnie. Nie dać? Jeszcze gorzej. Może by tak barana z siarką, poradził któryś taszcząc wór mąki. Toto uszyska kosmaty nastawiło. Żreć na chwilę przestało. Czknęła, aż ziemia drgnęła. I rzekło gromko. Żywca? Nie tknę. Dawać mi tu przetwory z przetwórni. Do nich zaufanie mam. Przed wieczorem opróżniliśmy sklepowe lady, ale ciągle było mało. Aż tu jeden w magazynie znalazł konserwy stare, pordzewiałe i wzdęte. Niech tym przekąsi. No, niech przekąsi tym. Postanowiliśmy. W nocy żreć przestanie. Będzie krzyna czasu, żeby coś wymyślić. No. Jakoż i przestało. Około północy ziewnęło okrutnie. Zapowiedziało, że dopiero jutro pokaże, co potrafi. No, pagadi! I przysnęło. Przesiedzieliśmy przy nim aż do świtu. Nad ranem obrzydlistwo owo wywróciło się górzastym brzuchem do góry.
pogmyrało łapkami i zdechło. Przez miesiąc ćwiartowaliśmy cuchnący zewłok, żeby zapeklować i zawykować na zapas. Jak kiedy przylesie drugie, będzie czym je karmić.